Cześć wszystkim. W tym wideo mam wam do pokazania najbardziej szalony raport gracza T4, jaki kiedykolwiek zobaczysz w Call of Dragons. Jeśli tu trafiłeś, to pewnie widziałeś ten film. Właściciel tego raportu ma jednostki T5. Mi również wysłaliście ten film parę razy, żebym zobaczył, jak niesamowita jest to para, jak mocna. Ale pamiętajcie, że właściciel tego raportu ma jednostki T5. I fakt, zdobył 300 tysięcy zasług, ale na jednostkach T4. Plus, z tego co widzimy na tym filmie z tego raportu, to tam głównie zobaczymy walki na jakichś niedobitków 40, 80, 90 tysięcy, gdzie różnica między T5-kami ze wszystkimi badaniami kontra gracz T4 ze słabymi badaniami, to może być przełożenie nawet 1 do 6 jak nie lepiej. Miejcie to z tyłu głowy, gdy widzicie takie filmy jak ten. Jako dowód, że nie ma co się sugerować takim raportem, pokażę wam mój raport. Pamiętajcie, że ja mam średnie jednostki T4 ze słabymi badaniami i zdobyłem tutaj ponad 200 tysięcy zasług, a tak naprawdę mógłbym ich zdobyć jeszcze dużo, dużo więcej. Niestety zabrakło mi przeciwników. Jak możecie zauważyć, cały raport jest zielony od zwycięstw. Spójrz na to, to nasi przeciwnicy. Gracze z T4-kami mający większy atak od nas i lepszy artefakt od nas. Jak widzisz, można powiedzieć, że mam nawet zły artefakt, ale to bez znaczenia. Paramagrat Indis jest broken. Myślałeś, że Zajda jest mocna? Paramagrat Indis jest najlepsza w grze. Spójrz na te zasługi. Pamiętaj, że ja jestem graczem z T4-kami i walczyłem na T4-ki. Nie jestem posiadaczem jednostek T5, jak gracz we wcześniej wspomnianym filmie, co mówi nam tylko jedno. Ta para jest najlepsza. Takie raporty jak ten widzisz, gdy najeżdżasz na miasto. Ja walczyłem na innych graczy. Spójrz na to. Spójrz na te zwycięstwa. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Kliknę na raport, żebyście zobaczyli, jak nam szło. Dobra, już. Kończę ten cyrk. Dlaczego powstał ten film? Tak jak mówię, wysyłaliście mi ten film, żebym zobaczył, jak mocna ta para jest. Ludzie się zachwycali ilością zasług. Chciałem zobaczyć ten raport. Jednak nic się z niego nie dowiedziałem. Zostały nam pokazane walki takie jak ta, ta czy ta. Kompletnie nic się z tego raportu nie dowiecie. Ui, ten film pod content, pod clickbait, nie rozumiesz, jak działa YouTube. Wiem, że to film pod content, ale wiem też, że wiele osób po samej miniaturce stwierdzi, że musi mieć tych bohaterów, bo są OP. Moja, w cudzysłowie, parodia tego filmu jest stworzona po to, by was ostrzec przed wpadnięciem w pułapkę raportów takich jak ten. Mniej ogarnięty człowiek grający w Call of Dragons na podstawie takiego filmu może stwierdzić, że musi mieć tych bohaterów, bo w przeciwnym wypadku będzie miał przesrane. Jednak co wprawniejsi gracze mogli zauważyć, że gdy gracz z T5-kami miał walczyć z mocniejszym Legionem, natychmiast przerywał walkę i walczył z tymi słabszymi. Pewnie po to, żeby sobie oczywiście nabić tych zasług jak najwięcej, ale ten film nie jest skierowany dla tych osób, tylko dla tych, którzy wierzą w takie propagandowe filmy jak ten, zachęcające do kupienia nowych bohaterów, bez względu na to, czy gracie magami, kawalerią czy piechotą. 300 tysięcy zasług, musisz mieć ten marsz. Oczywiście to nie jest atak na nosza, nosz był kiedyś w naszym przymierzu i wiem, że jest naprawdę dobrym wojownikiem. Nie jest to również atak na żadnego twórcę od takich clickbaitowych filmów. Jest to uświadomienie, a w szczególności ostrzeżenie dla graczy mniej obeznanych w grze, żebyście używali mózgów i nie jarali się jakimiś raportami graczy z T5-kami walczących na słabych graczy, posiadających T4-ki, posiadających połowę Legionu. Takie raporty nie znaczą absolutnie nic. Ale zobacz, 300 tysięcy zasług, ten marsz jest najlepszy! Uspokój się. Ja, mając T4-ki, mogę zrobić raport posiadający 215 tysięcy zasług, a mógłbym zrobić 3 razy tyle, tylko mi się nie chciało leczyć tych jednostek. Jak widzisz, nawet z T4-kami można zdobyć astronomiczne ilości zasług. Jak możesz zobaczyć tutaj, gdy nowa para strzelców spotyka Kinarę i Niko na swej drodze, zobacz, co się z nimi dzieje, ale o tym oczywiście nikt ci nie powie. Ale Kinara i Niko są przebudzeni, a Magrat i Zajda nie! Prawda, zgodzę się z tobą, oni nie są przebudzeni, ale niektórzy tworzą narrację, że budżetowa wersja nowych bohaterów dominuje wszystkich i przynosi szalone raporty, więc zdecydujcie się, czy budżetowa wersja dominuje wszystkich, czy jednak przegrywa na bohaterów z pierwszej generacji, gdy ci są przebudzeni.
bo to się troszkę wyklucza tutaj. Ale zawsze gracze z T5-kami walczą z graczami z T4-kami, taka jest kolej rzeczy. Z tym argumentem również się zgodzę, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ilość zasług zdobytych na słabych przeciwnikach nie świadczy o sile bohaterów. Nie możemy bezpośrednio porównać takiego raportu Magrat Zajda na przykład z Kinarą Niko. Jak wiecie, Kinara i Niko nakładają debuffy, to całkiem fajne. Dzięki temu Magrat i Zajda po pierwsze zadaje więcej obrażeń, po drugie otrzymuje mniej obrażeń z kontrataku czy od normalnych ataków. Dlatego nie możemy porównać tych dwóch marszów do siebie tak 1:1. Bliżej takiego porównania mógłby być marsz Syndrion Fregar i Magrat Zajda, ale to też muszą być dosyć odpowiednie warunki, żeby takie porównanie miało sens. Jak zauważyliście we wcześniejszej części filmu, jeśli walczysz na słabszych przeciwników, co pokazałem na swoim przykładzie, bohaterowie tak naprawdę nie są ważni. Nie łykajcie, że Magrat i Zajda dominują grę mając 5-5-1-1. Nie dominują. A jeśli wierzysz w takie raporty, to uwierz też w to, że nie musisz mieć te piątek i możesz robić raporty po 500 tysięcy zasług, bo jak widziałeś na moim przykładzie, możesz. Wystarczy walczyć na słabszych rywali. Jak sprawdzić, czy bohaterowie są dobrzy, czy niedobrzy? Umówmy się, 1v1 też nie jest najlepszym porównaniem siły bohaterów, ale jest to lepsze niż nic. Moim zdaniem najlepszym porównaniem są takie symultaniczne raporty z wojny, gdzie porównujemy ilość ciężko rannych jednostek do zdobytych zasług. Chociaż takie testy też nie zawsze są idealne, bo jeden marsz może być na przykład bardziej fokusowany od drugiego, dlatego takich testów należy zrobić kilka i dopiero wtedy wysnuć jakieś wnioski. No i oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy to, że Magrat i Zajda nie dają nic innym legionom w zamian, tak jak chociażby debuffy Kinary czy Niko, albo Indis. A uwierzcie mi, dobry debuff potrafi zrobić robotę. No a same debuffy nie robią takich zasług same w sobie. Więc ich siły tak naprawdę nie możemy zobaczyć w cyferkach w raporcie. Dlatego nawet takie symultaniczne raporty nie są do końca zero-jedynkowe, że im więcej masz zasług, tym lepiej. Chociaż często oczywiście tak jest. Podsumowując, budżetowa wersja nie dominuje gry jakoś specjalnie. Owszem, mogą przynieść sporo zasług i przynieść dobry raport, ale dobry raport może przynieść tak naprawdę większość marszów, jeśli nie są fokusowane i walczą na połowę legionów, na jakichś niedobitków. Nie zrozum mnie źle, Magrat Zajda na pewno są mocne, być może są najsilniejsze ze strzelców, ale ta różnica nie jest tak duża jak w przypadku różnicy siły między pierwszą generacją piechoty, Madlen i Garwoodem, a nową generacją piechoty, czyli Goreszem i Skogul. Tutaj ten przeskok mocy był naprawdę, naprawdę duży. A wśród strzelców to jeszcze bym się wstrzymał z tym, czy są aż tak potężni. Pamiętajcie, że ten marsz będzie przynosił dużo, dużo więcej ciężko rannych jednostek, a o tym już nie każdy wspomina. Nie mogę też czytać komentarzy typu: a, magowie są martwi! Nie, nie są. Lilia jest nadal bardzo mocna, plus nie wiemy, jakich magów dostaniemy w trzeciej generacji. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, że dostajemy magów z obrażeniami obszarowymi, którzy mają artefakt z pasywką, która zwiększa akumulację szału, plus pet, który zwiększa akumulację szału. Oczywiście też artefakt i pet mają jakieś obrażenia do tego. Czajcie, dwóch toharów, którzy rzucają skillami obszarowymi co 5-6 sekund, no. Wtedy można powiedzieć, że nie magowie są martwi, ale wszyscy wtedy będą martwi, tak? Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem wam przekazać w tym filmie, a szczególnie tę ważniejszą część. Jeśli mainujecie na przykład magów, a nie stać was, żeby robić łuczników i magów jednocześnie, to naprawdę trzymajcie swoje uniwersalne tokeny do bohaterów, do jednostek, którą chcecie grać na 5 legionów. Jeśli grasz magami, graj magami. Oni nie są martwi. Nie łykajcie wszystkich baitowych filmów jako prawdę objawioną, bo zobaczycie omówienie jakiegoś szalonego raportu, które jest, umówmy się, wątpliwej jakości. Powtórzę to jeszcze raz. Magrat i Zajda naprawdę są silne, ale nie każdy gracz, szczególnie gracz z T4-kami, mając je na poziomie 5-5-1-1, będzie przynosił po 200 tysięcy zasług, ok? Nie wszystko, co widzicie w internecie, jest prawdziwe, a takich filmów nie będę komentował. Naprawdę cieszcie się, że macie mnie, bo wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dobra, w tym filmie myślę, że tyle miałbym do powiedzenia. Dzięki za oglądanie. Elo.